kiedy powstała i czym jest Leśna Przygoda? Leśna Przygoda powstała w 2022 roku. Zaczęło się od zwykłych i niezwykłych wyjść do lasu w teren. Szukaliśmy z dziećmi tropów zwierząt, pokazywaliśmy, gdzie gniazdują jakie ptaki, poszukiwaliśmy skarbów, wszystko ubieraliśmy w piękną jakąś opowieść, bajkę i później poszerzyliśmy nasze horyzonty. Weszliśmy też w zajęcia techniczne, za które jest odpowiedzialny tutaj pan Michał. Bo w dzisiejszych czasach po prostu pomysł nam się pojawił, obserwując nasze dzieci, zauważyliśmy, że w dzisiejszych czasach bardzo odsunęliśmy się od tej przyrody w dobie tej cywilizacji. No i stwierdziliśmy, że warto byłoby na ten deficyt natury zwrócić uwagę, no i powrócić do naszego takiego naturalnego życia i pokazać dzieciom, co można robić, gdy zabraknie internetu, gdy zabraknie telewizji, nie będzie połączenia Wi-Fi, że można jeszcze korzystać z książek, z różnych po prostu rzeczy takich naturalnych, że tak powiem. To czym w takim razie są te zajęcia techniczne? Dobre pytanie. Zajęcia techniczne jest to po prostu taka forma aktywnego spędzenia czasu i pokazania dzieciom, w jaki sposób można po prostu stworzyć coś z niczego. Czyli jest to połączenie, jest to właśnie nazwa tych zajęć technicznych, jest to połączenie takich prac no stricte, szlifowanie, wbijanie gwoździ, wyciąganie tych gwoździ, prostowanie, no na przykładzie takich właśnie zabawek dla dzieci. Żeby im było po prostu łatwiej się w to wszystko tak jakby wdrożyć. Żeby one też wiedziały, że mogą coś sobie samemu z kawałka drewna wypiłować, że to nie jest tylko takie, wiesz, otwieram pudełko, wyciągam zabaweczkę, pobawię się, rzucę w kąt. I to tak naprawdę się narodziło w momencie, kiedy zaczęliśmy z naszymi własnymi dziećmi robić takie różne zajęcia. Ja zacząłem tam robić i po prostu widziałem to, jak te dzieci się przywiązują do tych zabawek. One coś same stworzyły, że to jest dla nich takie po prostu coś wyjątkowego i to na pewno im później zaowocuje w ich późniejszym życiu tym, że one po prostu będą odważniej podchodzić do takich spraw stricte technicznych. I to też właśnie widać po dzieciach, jak one przyjdą i pierwszy raz coś robią, im to tam trochę wychodzi, trochę nie wychodzi, ale jak już im zaczyna wychodzić, to te dzieci po prostu już są mega szczęśliwe i już one takie są bardziej podbudowane i bardziej pewne siebie. A jakie dzieci mogą brać udział w zajęciach? Dzieci, najmłodszy nasz uczestnik ma 4 latka, najstarszy uczestnik miał lat 11, tak więc wachlarz jest bardzo, bardzo duży. Staramy się dopasowywać z zajęciami właśnie pod potrzeby dzieci przede wszystkim. Mi osobiście podoba się, gdy dzieci wchodzą do lasu tak z nami pierwszy raz, nie mówię, że w ogóle nie są w tym lesie, bo z rodzicami też na pewno spacerują i czasami nie wiedzą, co mają tam robić i tak obserwują już te dzieci, które są z nami od początku, bo mamy tutaj też takich uczestników, którzy od pierwszych zajęć nie opuścili ani jednych. I obserwując właśnie zabawy takie swobodne, niezorganizowane, te dzieci bardzo tego potrzebują. One nie mają kiedy tego zrobić, bo zawsze bawimy się w takie narzucone zabawy, a one potrafią same kreatywnie działać bez naszej, że tak powiem, pomocy. I to my możemy się uczyć od nich, jak bawić się chociażby w lesie. Jak często się spotykacie? Gdzie się spotykacie? Spotykamy się na ulicy Leśnej. Zajęcia cykliczne odbywają się w soboty. Zazwyczaj są to 3 soboty w miesiącu. Zawsze podajemy taki plan na naszej stronie, na Facebooku Leśna Przygoda. Czasami wrzucamy też takie dodatkowe zajęcia właśnie techniczne, na przykład budowa samolotów, budowa koszyków, statków. Teraz też mamy jakieś plany, ale już nie będziemy zdradzać, co dalej będziemy działać. No więc tutaj na tym przykładzie tych skrzynek doniczek pięknie widać to, jak te wszystkie przedmioty powstają z materiału takiego, jakby to powiedzieć, surowego. To dzisiaj rano jeszcze były okrągłe kłody, teraz już są deski i za chwilę będą to doniczki, w których dzieci będą sobie sadziły swoje własne jakieś tam roślinki, będą miały możliwość obserwowania, jak te roślinki tam sobie rosną, będą mogły te dzieci o nie dbać i tak dalej. Nie? Powiedz nam, jak masz na imię, jak ci się podoba na zajęciach w Leśnej Przygodzie? Mam na imię Nerasy Max i mi się bardzo podoba na Leśnych Przygodach. Dlatego,
że chodzimy do lasu, majsterkujemy i teraz jak zbudowałam swój własny karmnik, bardzo często do niego ptaki przylatują. A powiedz, na jakich zajęciach najbardziej ci się podobało? Podobało mi się na zajęciach w lecie, kiedy na drawienku, na ogniu gotowaliśmy kruski z cukrem.